godny podziwu. Lud mnie kocha, bo jestem tutejsza, swojska, nieco narodowa i prawdziwie lokalna ze mnie królowa. Zdarza mi się popuszczać mocz, a nie zaznałem jeszcze żadnej wielkości. Nie spełniłem się przed 40. Jeszcze rok i nikt nie będzie mnie respektował w żadnych istotnych raportach. Rozepnij, no, daj rączkę. Jedziemy w podróż. Nie musisz na tę drogę złota brać, o dach nad głową zabiegać. Jestem prawie zdecydowany porzucić wszystko i królom nabrać w pysk. Plujmy! Kto dalej, ten ma głos i wybiera kurs. Szukałem cię po całym świecie, choć nie przekroczyłem progu pałacu. Teraz jesteś w odpowiednim wieku. Daj mi je. Oddaj mi je. Wiem, że boli, musi boleć. Myślisz, że mnie nie bolało, jak was podglądałam. Krzycz! Nie krępuj się, królowej! Wrzeszcz! Od tego się nie umiera! Przynajmniej nie zachorujesz na raka piersi. Profilaktyka. Uważaj, żeby nie wdało się zakażenie. Zmieniaj bandaż codziennie. Co się patrzysz? Śmieszne, co? Przepraszam za to, co zrobiłam! Przepraszam za to, czego nie zrobiłam! I za to, co jeszcze zrobię. Znajdź sobie dotarka, pozwalam. Zakradnę się do kuchni, sypię kwas do żarcia i otruję wszystkie kurwy polskie. A! Może i Karola, dziecko jeszcze nie przybył do życia. Odeślę cię! Nie możesz mnie odesłać, królu mój. Szkoda mi ciebie i szkoda mi siebie. Ona mnie wykończy. Izabela Corunia taka grzeczna była, taka kochana, tak rączki do modlitwy składała, a temu potworowi to trzeba było gumą arabską kleić, żeby złożone były. A jak nie, to w majtkach grzebała, po narządach się drapała, Bóg zabiera co lepsze, zostawia co gorsze, aby mogło stać się lepsze. Nie rozumiem tej logiki. Nic mi po tobie i tobie nic po mnie. Do domu starców byś mi oddała. Im okrutnie postępują prawdziwi wrogowie kobiet, tym szybciej wzrasta nienawiść do samej siebie. Rzeczywiście, ale nienawiść twojej współmałżonki do innych samic niestety przewyższa jej nienawiść do samej siebie. Notuj skrupulatnie każdą jej ekstrawagancję. Wszystko, co od normy odstaje, notuj, ale i wzmacniaj. A co mi z tego przyjdzie, tato? Czegóż może oczekiwać Hiszpania od takiego kretyna jak Filip? Pytam! Skoro przeciwnicy nasi są w stanie nakłonić go do uznania własnej żony, prawowitej królowej Kastylii, za umysłowo chorą, pytam? Opiekuję się nim najlepiej, jak tylko można. Karmię, chociaż nic nie połyka i pluje. Ubieram, rozbieram, mimo że stawia opór. Rozgrzewam go oddechami, bo trochę marznie w nocy, to prawda. Potrzebowali jej żywej, ale niezdolnej do rządzenia. Wiecznie niedysponowanej. Jednak dla mnie, jakby na to nie patrzeć, martwa Joanna byłaby o niebo praktyczniejsza.